Trochę śmiecia na mnie spadło. Że taki jest to nóż okopowy. Drewniana rączka. No i przed chwilką pokrowiec na saperkę. Zobaczymy, czy ma jakiegoś producenta. A to ładnie się w tym wypadku zachowała ta prasowana tektura. Ładny. Jak na cynk bardzo ładny. Były jakieś pozłacane chyba, co? Nie wiem, czy to też nie było w klasach, wiesz? Stan bajunia będzie, co? O, naprawdę ładny. Bardzo ładny Ostwolker. Właśnie przed chwilką nam wpadło takie coś. Widać łóżko urwane. Także chyba był to jakiś medalik. Coś już tam widać. No trzeba oczyścić i będzie wiadomo co to. Gdzie jest reszta, ja się pytam. Przełaziłem w koło. No i nie ma, standardowo. Był fajny żelazny krzyż na ołowiu. Jakaś marynarka. Pewnie Prusy. Ale duży. Bardzo nawet duży, mogę powiedzieć. A już się sypie. Trochę tych guzików pruskich. I reszta mi ważnych rzeczy. Na koniec tam jeszcze takie gadżety powpadały. Kapsel z pruską wroną. Nawet nie wiedziałem, że takie były. Dwa razy jeden fenin gdański, jakiś coś, kapselek, to wróży dobrze, może jakaś pinka,
wygląda ciekawie. No ale to już musi autoliza zadziałać. Na razie nic nie widać. Ta klamerka. No i po raz kolejny dzisiaj wyszła nam część fajnego przedmiotu. I standardowo, gdzie jest reszta? No nic, może gdzieś tam leży. Ładna popielniczka z panoramą Gdańska, prawdopodobnie z lat 20. No, pewnie tak. Była ładna. Pinka na razie nam tak się prezentuje po wstępnym zabiegu autolizy. No, jakaś ciekawa. Zielona emalia. Kleigarten, coś takiego. U góry Reich. To jak widać ma jeszcze nalot. Jakieś aluminium się przykleiło do tego. No trzeba dalej się z tym pomęczyć. Tak nam się prezentuje wpinka po autolizie. Niestety środek zgnił, ale ma trochę emali jeszcze. Jest producent. Także nie jest źle. Ludzik wpadł. Co prawda powojenny już, ale będzie nowy do kolekcji. Między PRL-em. Normalnie tarcza za Sobieszewo. Normalnie piekło na ziemi. Tu mieliśmy sygnał na blachy. Wszystko pod PRL-em sobie leżało. I nam wyszło w sumie z ciekawszych jak na razie takie coś. No jakaś część czołgowa może. Wygląda masywnie. Ciekawie. No i to na razie tyle. Zobaczymy, czy dalej w dole piszczy. Dziwna sprawa. Prawdopodobnie wpinka. Nie daje sygnału, bo jest stalowa. Dziwne. Niestety wpinka pękła. Może ktoś będzie wiedział, co to mogło być. Dziwne coś.